44 lata to szmat czasu. Przy okazji wszystkich poprzednich podsumowań przeglądu twórczości plastycznej wiele mówiliśmy o sztuce, w szczególności zaś o sztuce nieprofesjonalnej, o ludziach, którzy się tą sztuką zajmują. Komisja artystyczna postanowiła zakwalifikować do wystawy podsumowującej przegląd 94 prace, które mogą Państwo tutaj właśnie oglądać. 36 twórców. To jest zawsze zmaganie, bo to jest jednak rzemiosło, trzeba się wielu rzeczy nauczyć i to są trudne rzeczy, to znaczy to nie można się tego nauczyć w godzinę, więc wyzwanie jest fajne przy malowaniu, ale na koniec, jeżeli to, co gdzieś tam w duszy gra i jest podobne do to, co zrobiłem, jest podobne do tego, to wtedy jest jakaś satysfakcja. Cały czas w głowie gdzieś jest jakiś pomysł, będą to figury, kobiety, ale gdzieś ciągle gdzieś szukam jakiegoś połączenia abstrakcji razem z klasycyzmem i może to wyjdzie, może nie, ale to w głowie ciągle jest. Ja jestem bardzo szczęśliwa, a tworzenie jest dla mnie przede wszystkim pasją i miłym spędzaniem czasu, więc jestem bardzo zadowolona z tego, że udało się wygrać w tym roku. W ogóle się nie spodziewałam, że mogę wygrać. Z wielkim zaskoczeniem dla mnie to. No, po prostu robię to, co lubię i tyle. Tworzy się po to, żeby się uzewnętrznić, czyli to, co czujemy, żeby przelać na płótno. W tym roku było to tylko 3 obrazy, ale tworzyło jedną całość, czyli twarz mężczyzny i kobiety, która tworzy słońce zatopionym w morzu i przenikają jej promienie. Tworzenie pasją, po prostu pasją, do której się, że tak powiem, sięga zawsze. W chwilach, kiedy jest smutek, kiedy jest radość, po prostu to jest to, co, do czego się po prostu zawsze sięga.